Ciekawy problem jednego ze studentów mojej elitarnej grupy szkoleniowej. Zdał on bezproblemowo multiego, ale uwalili go na komisji przez psychologa. Przy okazji dostał paragraf z ogólnego stanu zdrowia. No, na pocieszenie, jeżeli tak można powiedzieć, na tej komendzie psycholog uwala kogo może, psychiatra też nie jest lepszy. No i nagle dostaje telefon z Komendy Wojewódzkiej Policji. I relacja tego chłopaka. Witam panie Darku. Uwalili mnie na komisji lekarskiej. W lutym napisałem odwołanie i zostałem odrzucony, czyli minęło już ponad pół roku. Przyszło mi pismo do domu, ale dzisiaj nagle zadzwonił jakiś nadkomisarz z KWP i kazał mi przyjść w sprawie doboru. I stąd moje pytanie, czy jest możliwość, żebym w tym roku dostał zielone światło do munduru. Dodam jeszcze, że kazał mi zabrać ten list z wynikami, czyli w sumie moja tutaj, mój komentarz kazał mu zabrać orzeczenie komisji. I teraz nie wiem, jak się mam do tego przygotować, czy coś w tym stylu. I wymieniliśmy parę maili i okazało się, że dostał paragraf za nadwagę. Musisz wiedzieć, że w tej chwili oceniają tak zwane BMI, to jest paragraf 1, punkt 4. Kwalifikacji orzeczniczej dokonuje się na podstawie wskaźnika masy ciała BMI powyżej 30% lub obwodu pasa. Ocenie podlega ogólna sprawność fizyczna i typ budowy ciała. Podstawą oceny jest test Harvarda lub test sprawności fizycznej. W tej chwili ten gość ma BMI 33. Zrobiłem takie szybkie przeliczenia. No, wprawdzie on pod kontrolą dietetyka schudł 5 kg, ale do szczęścia brakuje mu jeszcze zdyszka na spokojnie. No i sprawa jest o tyle ciekawa, że widzisz, że policji tych kandydatów brakuje. Jeszcze we wrześniu zeszłego roku pajacowali na multim, jak mogli, wchodził nowy multi, no to uwalali każdego, który szedł na starym multim. Natomiast jedyne, co mu mogłem poradzić, to po prostu, aby wziął te wszystkie papiery i uczciwie się tego nadkomisarza zapytał, czy jeszcze raz będzie zdawał test wiedzy, czy będzie zdawał TSF, no i czy będzie przechodził tego multiego, czy tylko jakoś, powiedzmy, zorganizują mu komisję lekarską. No, z drugiej strony ta komisja lekarska nie ma sensu, jak gość nie zrzuci jeszcze nieco wagi, a wiesz, no 10 kilo w 3 dni to tak nie w kij dmuchał, prawda? No, to nie jest tak, że dzisiaj powie, jutro schudnie. No, obiecał mi się odezwać po tej rozmowie na KWP. Wtedy uzgodnimy, co dalej mam robić. No, uczciwie mówię, żal mi tego chłopaka, taki mój idealny student. Inwestuje w materiał, sam się wszystkiego uczy, za bardzo dupy swojemu guru nie truje. No, ale niestety na komisji padł z dwóch paragrafów, właśnie z tej nadwagi. No i padł niestety psycholog, psychiatra, ale zapewniam cię, że ta po prostu komisja, ci psycholodzy w tej komisji, prawda, to są po prostu uwalają 3 razy więcej niż w sąsiednich województwach. Nawet ta komenda wysyła na badania lekarskie do innego województwa, bo już wiedzą, że nikogo nie będą mieli, jak dalej będą opierali się na swoim lekarzu, psychiatrze i swoim psychologu. Także nie wystarczy czasem multi zdany na porad 40%, ale dlaczego kręcę ten filmik? Jeżeli miałeś taką sytuację, że po niezdanej rekrutacji, mimo wszystko odzywają się do ciebie i coś ci proponują, chciałbym wiedzieć w komentarzu do tego wideo, co policja proponuje. Czy przygotowanie się do całej procedury od początku, no co może być troszeczkę uciążliwe, bo można do usranej śmierci się przygotowywać i zawsze cię tam jakiś tam zasraniec uwali. A może być taka sytuacja, że mają jakieś inne rozwiązanie i właśnie to inne rozwiązanie by mnie bardzo ciekawiło. Mówił Darek Kraśnicki, twórca elitarnej grupy szkoleniowej. No i zasubskrybuj mój kanał, obejrzyj kolejny filmik i do zobaczenia wkrótce. Pamiętaj, daj jakiś komentarz, szczególnie jak przeszedłeś
tą procedurę po jakimś telefonie z policji.